Halo, halo, witam Was bardzo serdecznie. Rafał z tej strony. Mam nadzieję, że mnie dobrze widać i słychać. Dzisiaj nagrywam dla Was audycję specjalnie. Mam tematy takie, które nie pozwoliły mi poprowadzić live, ale myślę, że ta konwencja będzie bardzo zbliżona. Oprócz Q&A, dyskusja będzie oczywiście w tle, także Was bardzo zachęcam pod egidą Mariusza, którego również pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Słuchajcie, temat dzisiaj bardzo fajny i myślę też ciekawy, dlatego że ja spędziłem dużo czasu na tak zwanym researchu, czyli na badaniu rynku. Sprawdzałem, jakie rozwiązania są aktualne i jak zrobić, żeby rozwinąć się w 2021 roku pod kątem sprzętowym. Zastanawiałem się, czy pójść w następne Mavic'i i pójść tylko i wyłącznie w stronę DJI, czy pójść może trochę szerzej. I tak jak popatrzyłem na to, jakie są tendencje obecnie, postanowiłem podejść troszeczkę szerzej do tematu. I temat wydaje się niby łatwy, bo przecież można zamówić pakiet DJI FPV za 6,5 plus do tego jeszcze Flymo za dodatkowe 1000 z hakiem. Wyjdzie nam 8 i mamy temat załatwiony. Pozornie tak, ale w przypadku FPV trzeba pamiętać o tym, że tam się rozbijamy i trzeba mieć większe możliwości. Analizując przez poprzedni rok cały te tendencje, które były na rynku, stwierdziłem, że trzeba zainwestować tak kompleksowo, żeby po pierwsze uniezależnić się od jednego dostawcy, a po drugie, żeby mieć ciągłość, czyli nie polegać na serwisie i na naprawach, które czasami trwają 2-3 tygodnie, lub też na kupowaniu dodatkowych części. Więc starałem się tak to zrobić, żebym mógł przez cały 2021 praktycznie codziennie latać. To jest niesamowita wartość, bo nie mamy przerw. Jeżeli rozbijemy drona DJI FPV, mamy przerwę co najmniej 2 tygodnie na serwis. W tej chwili już Paweł w Krakowie ma części, nie wiem jak Dominik w Warszawie. To są dwa serwisy, z którymi współpracuję, ale Paweł na pewno miał części, bo zgłaszał to nam już z 10 dni temu. W każdym razie, pokrótce, jako że temat jest naprawdę mocny i mógłbym opowiadać cały dzień, powiem Wam, na co się zdecydowałem. Dlaczego FPV? W dwóch zdaniach. Dlatego, że to jest przejażdżka rollercoasterem. Tam są takie wrażenia podczas lotów, że stwierdziłem, że warto zainwestować w tę działkę, bo mam narzeczenie rollercoaster czy skok bungee i też jestem niezależny. A jeszcze jeżeli opanuję te loty tak, jakbym chciał opanować, czyli freestyle na poziomie, nie wiem, SLAT FPV, a precyzyjne loty na poziomie Mika Dalsena z Kopenhagi, to będzie naprawdę mocne. Oczywiście do tego trzeba ćwiczyć, ale czas i tak płynie, a my stajemy się, czy powinniśmy stawać się w tym czasie coraz lepsi. Więc przechodzimy do konkretów. Słuchajcie, żeby nie przedłużać, tą audycję chciałbym dzisiaj zamknąć mniej więcej w pół godziny, może troszeczkę szybciej. Pierwszy dylemat, który miałem, to jest jaki system wizyjny zastosować, czyli wideo nadajnik, tak zwany VTX, wideo transmitter, plus do tego gogle. I gdyby Fat Shark poszedł trochę więcej w rozwoju w swojej technologii SharkBite, prawdopodobnie zostałbym przy tym systemie, ale jednak największy rozwój w ostatnim roku poczyniła technologia DJI. I tutaj stwierdziłem, że jednak zainwestuję w wideotransmitter cyfrowy, czyli w Gadex Vista, plus do tego gogle V1. Po wizycie w Łodzi i po nagrywaniu epizodu stwierdziłem, że jednak nie pójdę w V2, w gogle w wersji drugiej, wystarczą te. I te gogle kupiłem na Allegro, to są gogle tak zwane refurb, czyli ktoś zgłosił i dostał z serwisu praktycznie nowe, nieaktywowane gogle gwarancyjnie. Pewnie były jakieś martwe piksele, ale kupiłem je za 2100 zł. Spisują się bardzo dobrze, do tego trzeba mieć akumulator oczywiście. To jest 6S, ale najlepiej mieć 4S do tego akumulator. Plus jakąś fajną torbę i wydrukowałem sobie tutaj jeszcze taką kształtkę, żeby kabel mi się nie wyrywał z gniazda. To chyba wszystko, jeżeli chodzi. Wydrukowałem też taki uchwyt na anteny, który jednocześnie jest, zasłania mi ekran przed tym, żeby promienie słoneczne nie zniszczyły tego właśnie ekranu, bo jest wrażliwy. O tym trzeba pamiętać. Czy macie gogle V1 czy V2, wygląda to podobnie. I tu jest kabel do zasilania. Wszystko, do tego jest bardzo fajna torebka.
punkt pierwszy załatwiony gogle. Ale same gogle nie wystarczą, bo trzeba do tego mieć wideotransmitery. I ja stwierdziłem, że nie będę kupował osobno Kadex Vista czy Nebula, tylko kupię składami. I tak się złożyło, słuchajcie, że napisałem do paru firm, do Bety, do HOM, czyli Home FPV, i napisałem do iFlighta. I w sumie kupiłem tych dronów parę, około 8. Może, bo ja nawet nie kojarzę, niektóre jeszcze do mnie jadą, niektóre do mnie przyjechały już, ale kupiłem między innymi dwa Nazgule. A jeden Nazgul jest z wspaniałą kamerą, bo to jest właśnie DJI FPV, która już niestety nie obowiązuje, i właśnie z Vistą. Drugi Nazgul jest, to jest nowy Nazgul, z którego wziąłem ramię, jak pamiętacie, kto śledzi odcinki, to będzie kojarzył, ale z tego drugiego Nazgula wziąłem ramię tylko, i on już ma kamerę Nebula, ale ma Kadex Vista, czyli to jest dwójka. Plus do tego mam wingsuit HOM, i takiego drona mam jeszcze jednego, co najmniej jednego, jeżeli chodzi o wingsuit. Bardzo fajna konstrukcja, dobrze lata, fantastyczny dron, i też ma tutaj Kadex Vista wbudowany z kamerką Nebula. To była podstawa, na której bazowałem, czyli Kadex Vista, i na tej bazie zbudowałem też jednostkę, która jest przenośna i uniwersalna. Pozwala nam właściwie na loty w goglach każdym dronem, czy to Mavic, czy to Spark, czy to może Otel albo Skydio, do czego byśmy nie podpięli, i podpięmy oczywiście zasilanie, to ta jednostka jest w stanie nam przekazać obraz do gogli DJI. Fajna sprawa, naprawdę mi się to sprawdziło, także przy samochodach zdalnie sterowanych, to niekoniecznie musi być dron, ale każdy pojazd zdalnie sterowany można obsługiwać. Jeżeli chodzi o łódź, trzeba by się zastanowić tylko nad wodoszczelnością i nad przewiewem, żeby był przewiew, żeby była wentylacja i chłodzenie, a zarazem, żeby zapewnić też ochronę przed wodą. W każdym razie taką jednostkę zbudowałem. Wydawało się to śmieszne ludziom, którzy nie czuli tematu, ale taka jednostka pozwala nam zaadoptować każdego drona w ciągu 5 minut na loty w goglach DJI FPV. Ok, następna rzecz, która jest bardzo istotna, słuchajcie, w FPV, to jest system transmisji, w sensie może nie transmisji, przepraszam, tylko system łączności. I tutaj zainwestowałem w radio TBS, czyli Team Black Sheep, i to jest Tango 2. Mam jeszcze do tego Taranisa, ale stwierdziłem, że w tym roku pójdę już tak grubiej i zainwestuję w Crossfire. W zeszłym roku zgubiłem jednego drona, głównie też przez to, że zaliczyłem failsafe nad wodą prawdopodobnie, nawet nie wiem, gdzie to było, bo mi film się też urwał, i stwierdziłem, że jednak zainwestuję. Sprzedałem miniaka pierwszego i zainwestowałem w to radio plus nadajniki, plus odbiorniki, przepraszam, Nano RX. Kupiłem ich w sumie 5 tych odbiorników, na dwie tury kupowałem. I tak wygląda, czyli Tango 2. Bardzo fajnie na radio, dobrze mi się sprawuje, naprawdę fajnie, intuicyjnie, i szybko łączy się z odbiornikiem, czyli bardzo szybko przeprowadza się tak zwany binding. Jest intuicyjne, ma ładne menu, jest OpenTX, czyli można też swoje funkcje zaprogramować. Ma bezpieczeństwo zapewnione pod tym względem, że przypadkowo nie uzbroimy kłada, czyli nie zacznie nam się kręcić śmigło, jak trzymamy kłada w rękach. A druga rzecz, że nie łamiemy sobie tych przełączników, tak zwanych switchy, bo to jest też bardzo częsty objaw w Taranisie czy na przykład w Radio Master. Także to jest ta sprawa, w którą zainwestowałem, i jestem mega zadowolony zarówno z tego radia, jak i jestem zadowolony z gogli. Naprawdę dobrze mi się lata i staram się latać niemal codziennie. Razem z tym przyszło akumulatorów więcej, bo pamiętajcie, że jak kupujemy DJI FPV, zresztą DJI FPV też ściągnęło, jeżeli chodzi o radio, i ten kontroler, który tam mamy w zestawie, jest właściwie klonem Tango, tylko nie ma takiej funkcjonalności dobrej jak tutaj właśnie samo Tango. Następnie akumulatory. Kupiłem tych akumulatorów dość sporo, nie wiem, tak około
W sumie 20 różnych. Dla mniejszych kładów, kupiłem też dla większych i to wyglądało w miarę rozsądnie. Mam od 6S po 4S i 3S, to są trzy takie wielkości. No i do tego trzeba było zainwestować w sprawniejszą ładowarkę. Więcej inwestowałem w Sky RC i to jest ładowarka, która umożliwia nam ładowanie dwóch równolegle pakietów, czy dwóch nawet płytek. Poprzez dwie płytki można też więcej ładować pakietów równolegle, tylko to trzeba robić z głową. No dobra, i w ślad za tym przydałyby się kamery. Więc pierwszy mój taki projekt, który uruchomiłem wcześniej, to był zakup szóstki Hero 6 i rozebrałem tą szóstkę jako Naked GoPro jest w tej chwili. Umożliwia loty z tymi malutkimi kładami. Ja tutaj wydrukowałem sobie specjalny taką osłonę, można powiedzieć, case, gdzie mamy możliwość jeszcze zostawienia ekranu przedniego i gdzie mamy klawisze, dostęp do klawiszy i USB-C, bo zasilam właśnie poprzez USB-C. Zasilanie tej kamery wygląda w ten sposób, że mamy tutaj wpięty akumulator. To złącze, może najpierw podepnę pod akumulator, to jest złącze balansera i można zasilać taką kamerkę bezpośrednio z akumulatora. Widzicie, świeci się na niebiesko, a następnie poprzez złącze USB-C mamy już możliwość uruchomienia takiej kamery i ona za chwilę powinna nam nagrywać albo przynajmniej zacząć się komunikować ze światem i to wszystko widać. Tutaj widać, tak, że jest przeszedł test, tak? I można podziałać. Spróbujmy jeszcze raz. W każdym razie ta kamera działa i nagrywałem ją w zeszłym tygodniu, jak pamiętam. Dobra, i to jest to, jeżeli chodzi o pierwszą kamerę, czyli lekki wariant mam oparty na Hero 6. Plus do tego zakupiłem Real Steady. To jest program, który w tej chwili ta aplikacja należy do GoPro. GoPro kupiło Real Steady. Jest to fantastyczny program do stabilizacji ujęć, tylko tutaj trzeba wyłączyć stabilizację wbudowaną w kamerze i działa naprawdę rewelacyjnie. I dalej poszedłem, słuchajcie, w konkretne modele, bo dla tych kładów mocniejszych, takich jak Nazgul, bardzo szybko bym rozbił kamerę Naked GoPro, prawda, bez takiej osłony. Czyli poszedłem w stronę Hero 6. Tutaj chciałem podziękować Mariuszowi, bo pomógł mi zakupić za 4,5 zł Hero 6 w Szczecinie. Następnie kupiłem, czy nawet wcześniej kupiłem, 8. To było jeszcze na przełomie 2021 i 2021 i 9, której właściwie nie używam. Muszę się zastanowić, czy ją będę używał. Kupiłem ją na stronie GoPro.com, ale ona jest trochę ciężka i mam wrażenie, to jeszcze zobaczymy, że 8 odpowiada na moje potrzeby na dzisiaj, natomiast chciałbym mieć trochę więcej kamer i stąd ta 9, ale być może ją zamienię po prostu tą 9 na następną 8. Ona jest dużo lżejsza, 8. Tutaj można co prawda latać z media, tym z lens mode i dzięki temu można mieć stabilizację horyzontu. Jest trochę funkcjonalności, między innymi loty w 5K. Można też wyjąć akumulator i zasilić też z tego portu poprzez port USB-C. Także w tym momencie Hero jest lżejsze, ale tak czy inaczej ona jest dosyć gabarytami duża. Myślałem jeszcze o tym i jeżeli rozwinę temat małych dronów, to być może bym ją rozebrał po prostu na Naked GoPro 9. Dlaczego nie? Trzeba być odważnym i trzeba być przebojowym. Niewiele osób to robi nawet na świecie. A w Polsce nie kojarzę, żeby ktokolwiek robił. Natomiast szóstki rozbiera naprawdę sporo osób. Słuchajcie, i teraz właściwie to dwie kolejne rzeczy. Mamy 15 minut już w tej chwili, prawie 16. Własne kłady i kupowane. Pierwszy kład, którego zbudowałem, to jest Cinerad Etix, projekt Erika Kornastego. Trochę jest ciężki jak na mój gust, dlatego że on ma grubą ramę. Połączenie CineUpa, czyli drona do ujęć takich kinowych, z dronem właściwie freestyle'owym. Stąd taka bardzo gruba ta rama, bo tutaj mamy, kurczę, chyba 4 albo 5 mm nawet. On jest ciężki.
I to, co zrobiłem, słuchajcie, to, co się stało, ja go zbudowałem, polatałem nim trochę, ale zrobiło się ciepło i od razu spalił mi się jeden z silników. Muszę zakupić inne silniki, bo to jest T-Motors i to jest 1507 na 6S, a zakupię silniki Mr. Steel Flat Rat, także do tego jeszcze zostanie. Całość wymontowałem, jeżeli chodzi o elektronikę, i przeniosłem tą elektronikę tutaj. A to jest drugi kład, który zbudowałem i z niego jestem naprawdę dumny. To jest Luminaire QAV 2,5 cala, używany w bardzo precyzyjnych lotach. Jak popatrzycie na przykład na film z Muzeum Mercedesa albo reklamy takie jak Porsche, Ferrari, ostatnio Adidas, to właśnie do precyzyjnego latania między innymi po obiektach i przez samochody używa się tego drona. To jest QAV 2,5 cala. On jest firmowany przez Luminaire, tą samą markę, która też anteny produkuje dla gogli DJI, takie patch antennas, takie płaskie. I Luminaire współpracował przy tym projekcie z niemieckim pilotem FPV, który się nazywa Freibot. Właśnie Freibot jest tutaj autorem tej koncepcji. Piękna rama, on jest bardzo leciutki. I to jest mój drugi dron, który mam na 2,5 cala, bo pierwszy to Protek, ale Protek można powiedzieć jest takim koniem zaprzęgowym, natomiast ten jest takim małym artystą i mile wspominam tą budowę. Co prawda też wymieniałem silniki, bo spaliłem jeden z silników. To była wada po prostu, tutaj nic nie przeskrobałem, wszystko było dobrze połączone, ale akurat nie wytrzymał jeden z silników i teraz on operuje na silnikach bety, natomiast mamy też digital VTX i mamy kamerę też cyfrową, a odbiornik, Crossfire, czyli tak to wygląda. Bardzo mały, sprytny i fantastyczny kład, do niego oczywiście dobiorę tutaj mocowanie i też pakiety można latać na 3S i 4S. Dzięki temu on jest naprawdę lekki, umożliwia fajne loty i do niego jeszcze zamówiłem dodatkowe śmigła Azure Props. One jeszcze do mnie nie przyjechały, ale będę testował, bo to, co tutaj widzicie, to jest Gemfan i to jest Gemfan. One są całkiem fajne, aczkolwiek chciałem spróbować też innych śmigieł. Także to jest to, co w tej chwili zbudowałem, te dwa drony. Myślę też o tym, żeby zbudować jeszcze na bazie ramy, którą firmował Mr. Steel, czyli Apex 5-calowej. Zamówiłem tą ramę za $30 i zbuduję, nie wiem czy nie przełożę Nazgula, jednego z Nazguli na początek, żeby zobaczyć jak się lata na tamtej ramie. Ona do mnie powinna przyjechać niedługo, ale chciałbym zbudować też ciekawego drona 5-calowego, który jest mocny, może na 4S, może nie tak, że bardzo mocny, ale dość mocny, ale jednocześnie bardzo ładnie responsywny jest, bardzo ładnie odpowiada. I w tym celu ostatnia inwestycja, którą dzisiaj pokażę, to jest sprzęt, który kupiłem, czy elektronika, którą kupiłem dzięki Lexi, także dzięki ci serdecznie Lexi z kanału Mayon High. Lexi odstąpiła mi dwie rzeczy, a mianowicie to jest kontroler lotu KISS, jeden z najbardziej kultowych. Kto jest wtajemniczony w FPV, to wie, że FETEC czy KISS to są takie marki najwyższej półki. I tutaj mam też ESC, czyli Electronic Speed Control, tu podłącza się silniki. Też mamy to właśnie z FETEC-a czy też z KISS. I ten zestaw chciałbym zabudować na tej ramie, która do mnie dojedzie. Jest to rama Apex. Tylko nie kupowałem oryginalnej ramy Apexa, a replikę za $40 na AliExpressie. Ale sprawuje się tak samo, czytałem opinię, można śmiało na tym polegać. I słuchajcie, i ten cały zestaw, on mi już załatwia temat, czy zapłaciłem więcej niż za DJI FPV. Jeżeli byśmy popatrzyli na ilość akumulatorów, jakie tutaj mam, począwszy od takich, a skończywszy na przykład na takich, czy nawet mniejszych jeszcze, to mogę powiedzieć tak. To, co zyskałem dzięki takim inwestycjom, to jest niezależność i ciągłość tego, bo tych kładów mam w tej chwili, ja jeszcze nie pokazałem wam wszystkich, bo mam jeszcze HOM co najmniej dwie sztuki i do tego bety mam jeszcze trzy sztuki, ale tych kładów, jak popatrzycie, zrobiło się naprawdę sporo. Co za tym idzie,
Jeżeli mam około 10 układów FPV, może 8-10, bo też ciężko mi policzyć wszystkie, czy one są czynne, czy nie. Ale tutaj mogę sobie też żonglować samymi podzespołami i dzięki temu jestem w stanie mieć niezależność i zapewnić sobie potrzeby. Jednocześnie to jest jednorazowa inwestycja i wiem, że nie muszę już wydawać kasy ani na serwis. Mogę sobie dokupić jakieś komponenty, jak mi się coś zniszczy, typu ramię, śmigła, ale to są już naprawdę marginalne wydatki. Na tym to polega i FPV całe na tym polega. Oczywiście musiałem się dużo nauczyć, żeby osiągnąć to stadium, bo to jest rok poświęcony na rozwój i myślę, że jestem w takim punkcie, gdzie mogę wystartować już tak z pełną prędkością. To jest dopiero tyle. Natomiast gdybym zaczynał dzisiaj, kupiłbym sobie takiego proteka właśnie, myślę, 25, nawet na analogu. Niekoniecznie musiałbym mieć kamerę dodatkową, ale jakbym potrzebował, to bym zapolował na kamerę Hero 6 używaną, czy rozbitą, czy używaną. I radio, gdybym miał ograniczony bardzo budżet, to bym kupił tego Proteka 25 na początek, plus do tego radio Taranis QX7, plus gogle zwykłe typu Ishin, na, nie wiem, 300, czy podobne gogle, czy Skyzone 2, i to byłoby wszystko. To by też całkiem spełniało swoje oczekiwania. I myślę, że to jest mniej więcej ten temat, który chciałem z wami dzisiaj omówić. Mam nadzieję, że ciekawa ta audycja, że te doświadczenia, które tutaj przekazuję, będą dla was też pomocne i z nich skorzystacie. Oczywiście to jest spora inwestycja, ale jak ktoś kupuje drona DJI FPV za 8000 z dodatkowymi akumulatorami, plus do tego jeszcze dobija do dyszki, bo kupuje sobie na przykład ubezpieczenie, Kera czy inne rzeczy, jakieś inne akcesoria, też okaże się, że to jest naprawdę spora wartość i jednocześnie mamy tylko jednego kłada w powietrzu i niestety jesteśmy zdani też na zewnętrzny serwis. Tutaj oczywiście poszło za tym trochę więcej rzeczy, bo drukarka 3D albo stacja cała lutownicza, taka amatorska, ale jednak to lutowanie też przeprowadzam w własnym zakresie, czy jakieś dodatkowe akcesoria, ale te główne, takie korowe, te główne inwestycje pokazałem wam dzisiaj. Jestem z tego mega zadowolony, mam dobrą jakość. Ta kamera, która tutaj jest, czyli kamera DJI FPV, mam takie trzy kamery. Ona naprawdę daje bardzo dobrą jakość. Tutaj zamontowałem ją też w tym dronie, który pokazywałem, czyli w Luminaire, tym 2,5 mm. W tych najlepszych moich ulubionych dronach zamontowałem właśnie tę kamerę DJI. Jeszcze jedną mam w zapasie. I to jest mniej więcej ten cały... Ta cała flota, którą przygotowałem. Jeżeli pojawią się nowe produkty od DJI, wiadomo, mamy w tej chwili Mavica R2S. Wielu osobom podoba się ten dron, wielu osobom niekoniecznie chcą wydawać na niego kasę. Ja ten temat poruszę, ale to nie jest to miejsce i ten odcinek. Natomiast chciałem powiedzieć, jaka jest alternatywa do DJI w tym odcinku i że da się naprawdę polatać na wysokim poziomie i zrobić naprawdę fajne rzeczy, niekoniecznie używając w pełni czy polegając w 100% na rozwiązaniach i produktach DJI. Słuchajcie, mamy 25 minut. Za tydzień już powinienem być na żywo, także dziękuję wam serdecznie za uwagę. No i cóż, życzę danego weekendu. Pamiętajcie o tym, osoby, które tutaj są po raz jeden z pierwszych, że mamy darmowy warsztat. Filmujemy dronem, który możecie pobrać z linku z opisu, właśnie w opisie. Oczywiście są też warsztaty premium i ta cała platforma Drone Bootcamp, którą opracowałem, której jestem autorem, pozwala mi też na niezależność i pozwala na to, żeby inwestować i przekazywać swoje doświadczenia, żeby dzielić się na bieżąco w postaci tego kanału YouTube'owego. Dziękuję wam serdecznie za uwagę, dajcie oczywiście kciuka, trzymajcie się i życzę udanego i fantastycznego weekendu. Widzimy się za tydzień na żywo, a tymczasem do zobaczenia. Pa!